Zdjęcia prezentowane na wystawie pod nazwą Wytwórnia Wód Gazowanych i Rozlewnia Piwa w Jeleniej Górze wykonane zostały 49 lat temu, kiedy bliźniacy Osipikowie pracowali w WSS z Połem. Myśmy produkowali oranżady i nabijaliśmy, uzupełnialiśmy wodę w syfonach, natomiast otrzymywaliśmy piwo z Miedzianki, otrzymywaliśmy z Wrocławia i z Lwówka Śląskiego. U nas był rozlew. Wytwórnia Wód Gazowanych i Rozlewnia Piwa, która mieściła się przy ulicy Nowotki 22A, zamknięta została w 1993 roku. No dzisiaj niestety już nigdzie nie widzę żadnych prywatnych rozlewni, może gdzieś w innych miastach, ale u nas nie ma, no także... Nie, to tylko historia. To jest już tylko historia, zostały tylko oczywiście mury, w tym miejscu mieszczą się w tej chwili te magazyny, jest tam hurtownia, jest elektryczna, biura i garaże. Na wernisażu pojawili się inni, byli pracownicy Wytwórni Wód Gazowanych i Rozlewni Piwa, która mieściła się w Jeleniej Górze. Była ciężka praca, bo to przy wodzie, przy butelkach, przy myciu butelek. No i 8 godzin stania na nogach, także nie było lekko. Zdjęcia przedstawiają teren zakładu, pracowników, maszyny. Na wystawie prezentowanej w Książnicy Karkonoskiej można zobaczyć także oryginalną butelkę po piwie z etykietą, syfon oraz aparat fotograficzny, którym bracia Osipikowie wykonywali prezentowane zdjęcia.